11. Święto Pierogów w Będziemyślu za nami. Wydarzenie przyciągnęło mieszkańców i turystów, oferując bogaty program pełen emocji i atrakcji. Turniej piłkarski młodzieżowych drużyn, pokazy strażackie oraz prezentacje jednostki strzeleckiej stanowiły tylko część bogatego repertuaru święta. Piknikowi towarzyszyły również występy młodzieży ze szkoły podstawowej w Będziemyślu, która zachwyciła publiczność swoimi talentami. Na scenie pojawili się także zespół blues, grupa Sorokszar z Budapesztu oraz kapela ludowa z Trzciany. Nie tylko kultura, sztuka i sport, ale również szczytna inicjatywa znalazły swoje miejsce podczas Święta Pierogów. Fundacja DKMS zorganizowała akcję rejestracji dawców szpiku, co zaowocowało zapisaniem się ponad 30 nowych potencjalnych dawców. Wszystko to nie byłoby możliwe bez ogromnego zaangażowania społeczności Będziemyśla oraz wsparcia różnych organizacji i sponsorów. Koło gospodyń Grodzianki, Rada Sołecka, strażacy, Rada Rodziców, klub sportowy. Każdy włożył wiele wysiłku, aby to święto było niezapomniane. Lesław Anyszek, sołtys Będziemyśla, podkreślił, że ideę Święta Pierogów wymyślił w 2011 roku. To wyszło z tego, mój tato był muzykantem, dawniej grał na zabawach takich wiejskich, ogrodowych. I to właśnie chciałem, żeby to rozpocząć. Przy dobrej współpracy, jak Państwo widzicie, z radnymi, z kobietami, z wszystkimi organizacjami wiejskimi, przystąpiliśmy do tego święta. A żeby ta impreza się udała, trzeba było to nadać jakiś cykl i program ku temu. Więc święto pierogów, a od czego? Od tego, że święty Jacek właśnie został u nas poczęstowany. Legenda to mówi, książki o tym piszą. Tu nic nie ma ściemnianego, to wszystko jest jasne. No i wypaliło, trzeba powiedzieć, że wypaliło. Tyle lat, jak widzimy, zawsze dużo do nas ludzi i z okolicznych wiosek przychodzi. Jerzy Baran, radny Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim, uważa, że to niezwykłe wydarzenie wyróżnia Będziemyśl jako stolicę pierogów, nie tylko na poziomie lokalnym, ale także w skali całego województwa. Radny dodał także, że sukces pikniku Święto Pierogów to również zasługa owocnej współpracy z sąsiednią gminą, która zaangażowała się w organizację tego wyjątkowego wydarzenia. Od wielu lat współpracujemy razem z gminą Świlcza. Gmina Świlcza udostępnia nam wyposażenie. My również współpracujemy z gminą Świlcza, też działamy na terenie gminy Świlcza. Irena Grześkiewicz, przewodnicząca Stowarzyszenia Kobiet Grodzianki, podkreśliła, że przygotowanie 13 tysięcy pierogów to prawdziwe wyzwanie, ale zaangażowanie młodych osób w to przedsięwzięcie przynosi coraz lepsze efekty. O różnorodności smaków mogli przekonać się uczestnicy, którzy mieli okazję spróbować trzech rodzajów tego tradycyjnego dania. Pierogi z serem i z ziemniakami, pierogi litewskie to są z ziemniakami lub z miętem i pierogi jakie mamy z kapustą i z grzybami. Irena Grześkiewicz mówi, że zawsze brakuje pierogów na pikniku, ponieważ ogromne zainteresowanie i popularność Święta Pierogów przekraczają wszelkie oczekiwania organizatorów. Każda edycja przyciąga coraz większą liczbę uczestników, a chętnych do skosztowania tradycyjnych smakołyków jest tak wielu, że pomimo przygotowania rekordowej ilości 13 tysięcy pierogów, wciąż nie jest to wystarczające, aby zaspokoić apetyty wszystkich miłośników tego wyjątkowego dania. Ja myślę, że to smak na pewno, ale ja myślę, że to jest cała ta otoczka. Kult świętego Jacka, święty Jacek z pierogami, ja myślę, że to właśnie o to chodzi. Wszyscy wracają tu do nas właśnie. Właśnie do tego świętego Jacka. Święto Pierogów w Będziemyślu już teraz zapisuje się w kalendarzu nie tylko miejscowych, ale także osób spoza gminy Sędziszów Małopolski. A kolejne edycje zapowiadają się równie atrakcyjnie, pełne pozytywnych emocji.